Śmierć kobiety w windzie przemysłowej. Nowe fakty. Kobieta znaleziona martwa w windzie towarowej w restauracji w Wisconsin zmarła wskutek urazu głowy. Brooke Bowers pracowała na drugim piętrze restauracji w dzień tego tragicznego wypadku. 21-latka wyjmowała jedzenie z windy, gdy jej głowa utknęła w mechanizmie napędowym maszyny. Drzwi windy zaczęły się zamykać i Bowers wskoczyła do środka, by nie zostać przytrzaśniętą. Według wyników autopsji, pień mózgu i móżdżek zostały zmiażdżone podczas przejazdu windy na piętro niżej. Kiedy kelner otworzył windę na pierwszym piętrze, spodziewał się brudnych naczyń, jednak w środku zastał martwą koleżankę. Po tym wypadku winda została usunięta z restauracji. Rodzina i przyjaciele Brooke Bowers opisali ją jako silną, młodą i zdeterminowaną kobietę.